Jak wiecie, ja jestem człowiekiem, który nawet jeśli na chwilę się cofnie, to tylko po to, żeby wziąć rozbieg właściwie. I to dotyczy również spraw, które się dzieją wokół mnie, które mnie dotyczą. No a na pewno ludzi, którzy w jakiś tam sposób mnie ukuli. Ja bardzo często ludziom odpuszczam, bo zdaję sobie sprawę, że wiele tych sytuacji dzieje się tylko w internecie i kiedy jest awantura, kiedy jest afera, no to oczywiście walczę na argumenty, lubię wygrać, ale nieczęsto się przenosi to w moje życie realne. Tutaj sytuacja jest inna i pomimo, że wielu ludzi z otoczenia tego typa jakby się wycofało, mówię na przykład o Marcinie, kto ma wiedzieć, ten wie, o kim mówię, to ten typ, który posługuje się zdjęciem profilu Facebook, które właśnie widzicie na screenie, wciąż pode mną kopie. I nie chcę tutaj ubliżać ludziom, ale ten typ, mający się za inteligentniejszego, steruje i manipuluje słabszymi intelektualnie. I powiem wprost, wkręcił mnie znowu w jakieś afery z Miśkiem z Nadarzyna, z Niewolskim. Ten typ i ludzie z jego otoczenia pozakładali konta jakieś tam YouTube'owe, które udostępniał Murański. W ogóle nie mój klimat, nie mój target, nie mój temat. Ale kiedy 2 tygodnie temu napisałem na tej tutaj stronie Stygmaty Mafii, że oto mam dowody na to, że on stoi za tymi kontami, te konta, które publikowały na chyba Niewolskiego tylko głównie, to po prostu zniknęły. A on zmienił nazwę profilu z Polon na inny. Więc ciągle widzę aktywnego go tam, gdzie chce pode mną podkopać. Fragmenty rozmów, które publikuję, są sprzed pół roku, kiedy naprawdę wszedł z buciorami w moje prywatne życie. Ja nie jestem kryształowym człowiekiem i miałem różne problemy w życiu, ale to nie znaczy, żeby taka łajza menda się za mną szlajała w internecie i dawała narzędzia mojej stalkerce, wieloletniej Agnieszce, tylko po to, żeby mnie skutecznie strollować. Jest to osobnik z otoczenia Janka Majemiego i jeszcze jednego jego kolegi są wspólnymi znajomymi, a więc i masy, bo ci ludzie robią wspólnie jakieś tam medialne ruchy, więc apeluję do Miśka, czy Niewolskiego, czy innych ludzi. Wy się zastanówcie, co wy robicie. Dajecie się sterować takiemu mentowi. Jest to człowiek spod Bydgoszczy, zajmujący się głównie budowlanką w życiu. Ja chciałem jego pozywać, zmęczyć go finansowo, ale robiąc w ostatnim czasie tak zwany audyt, czyli wywiad gospodarczy, dowiedziałem się, że jest spłukany, nie ma nic, jedzie na długach, na leasingach, więc to w ogóle nie ma sensu, bo polecę w koszta sądowe i inne. No to co, no to trzeba będzie zrobić to inaczej i po prostu pokazać tą parszywą mordę w internecie, aby nikt więcej z tym człowiekiem nie miał problemów, bo on z trollowania, z hatingu uczynił sobie pasję po prostu. I tyle. A ci ludzie, którzy jego na mnie napuścili, a on z kolei użył narzędzi takich jak Agnieszka, to są ludzie z otoczenia Janka, więc spodziewajcie się. A do tych, których na mnie napuszczają, po prostu wciąż tylko apeluję. Idźcie po rozum do głowy, bo jak trzeba będzie z wami walczyć, to ja będę walczył z każdym, nieistotne kto to będzie. Jak dacie się napuścić. Mam nadzieję, że myślicie samodzielnie. Materiał bardzo, bardzo gruby. Bardzo, bardzo niedługo. Agnieszka dostanie taki oręż, że się nie spodziewasz. I teraz powiem ci tak. Ty mówisz, że moja żona, że jest współwinna, bo trzyma takiego gawa... Wyjebane mam na to. Czy ty będziesz te kocopoły dalej tam plut, kurwa? Twoje dziennikarstwo śledcze, czy nie? Wszyscy tak mamy z tego bekę. Do piątku masz czas. Bo cię, kurwo, dojadę. Przy pomocy angielskiej policji i nie tylko. I teraz, żebyś miał tą świadomość. Agnieszka dostanie taki oręż, że się nie spodziewasz. Agnieszka dostanie taki oręż, że się nie spodziewasz. I teraz powiem ci tak, ty... Ciebie chuj wie kogo? Wyjebane mam na to. Czy ty będziesz te kocopoły dalej tam plut, kurwa? Twoje dziennikarstwo śledcze, czy nie? Wszyscy tak mamy z tego bekę. Do piątku masz czas.